Bohaterem dzisiejszego odcinka będzie apteczka. Zapraszam. Kiedy pierwszy raz otworzyłem ją po kupnie, to myślałem, że się potnę, ale jej zawartość skutecznie mnie od tego odwiodła. Dlaczego? Bo bym się kurwa nie uratował. Pierwsze, co zdziwiło mnie po otwarciu tej apteczki, było samo jej otwarcie, ponieważ zawiasy kompletnie nie działają. Ilekroć otwieramy pokrywkę, tylekroć ona odpada. Nawet gdy wsadzimy ją na swoje miejsce, to wypadnie po każdym otwarciu. A co znajdziemy w środku? Ta, sami widzicie, w apteczce o takich rozmiarach 95% to pusta przestrzeń, a może nawet i więcej. Gdy otworzyłem apteczkę, zacząłem się zastanawiać, jaki właściwie produkt ja nabyłem. Przecież większy sens miałoby kupienie samych plastrów, bo obecnie kupiliśmy kawał plastikowego pudełka, w którym znajdują się 3 plastry i jakaś ulotka, w dodatku z niedziałającymi zawiasami. Wiecie, jaki ja jedyny sens widzę w istnieniu takiej apteczki? Aby leniwa kontrola BHP podczas wizyty w twojej firmie nie przyczepiła się o jej brak. Ma znak krzyżyka? Ano ma. Jest czerwona? Ano jest. Wygląda jak apteczka? Ano wygląda. No to cyk, kontrola zaliczona. Czyli wiecie, wydajesz 7 zł na tę apteczkę i udajesz, że spełniasz normy bezpieczeństwa w swojej firmie. Natomiast czepianie się jej zawartości w chwili, gdy posiadamy kartkę o tym informującą, jest nie fair. Na zewnątrz znajduje się bowiem ulotka. Przyjrzyjmy się jej. Tylko jeden punkt zapisany jest poprawnie, bo po kropce widzimy odstęp. Więc na starcie wita nas 5 błędów. W punkcie trzecim brakuje odstępu przed liczbą. W punkcie piątym nawet nie chciało się grafikowi wpisać słowa pierwszej, mimo że było na to miejsce. I nie wydaje mi się również, że w ogóle istnieje taki skrót. Przecież małe P z kropką oznacza skrót pan, pani, pana. Dalej widzimy brak spacji. Widzimy również kolejny brak spacji oraz widzimy wstawienie spacji przed wykrzyknikiem, co jest błędem. Kolejne błędy to spacja przed dwukropkiem, brak spacji po kropce, brak spacji po kolejnej kropce, niepoprawnie wstawiona spacja przed przecinkiem, brak spacji po przecinku. Znowu niepotrzebna spacja, znowu brak spacji, kolejny raz brak spacji, i przydałoby się być może trochę przecinków. Co jest do diabła? Ulotka sprawia wrażenie, jakby tworzył ją jakiś analfabeta. Naliczyłem 18 błędów na jednej stronie ulotki. Słuchajcie, to jest naprawdę nie do pomyślenia. Jeśli nie wiecie, to ja także jestem grafikiem. Pracowałem przy setkach materiałów do druku. Byłem odpowiedzialny za takie rzeczy i nie wyobrażam sobie, jak mógłbym puścić do druku jakąkolwiek ulotkę w takim stanie. Tym bardziej, że nakłady takich rzeczy często liczy się w tysiącach albo i setkach tysięcy. Co więcej, tak wieśniacko wykonana ulotka rodzi moje obawy przed instrukcją udzielania pierwszej pomocy. No bo skąd mogę wiedzieć, czy copywriter sobie czegoś źle nie wkleił, nie skrócił potrzebnego tekstu, czy w ogóle skonsultował z medykiem poprawność takich rad? Po autorze wykazu zawartości poważnie bym się zastanowił nad tym, czy instrukcja udzielania pomocy nie będzie zlepkiem przypadkowych tekstów z internetu. Skoro grafik ma tak bardzo wyjebane na swoją pracę, to dlaczego miałby nie zamieścić byle czego na tej drugiej ulotce? Tutaj czytamy, że ofiara powinna być wyjęta w sposób widoczny na zdjęciu. Ale jak wyjęta? Przecież to zdjęcie niczego nam nie wyjaśnia. Ja wiem, że chodzi o chwycenie jej w specyficzny sposób, ale to zdjęcie bynajmniej tego nie pokazuje. Poza tym nie wiem, czy obowiązek udzielania pomocy jest obowiązkiem wyłącznie moralnym. Powiedziałbym, że raczej obywatelskim, takim pod presją prawa. Co to jest w ogóle za produkt, który rozpada się w rękach, posiadający złe zawiasy, które można było poprawić już na etapie konstrukcyjnym? Oni wiedzą, że zrobili gówno produkt i świadomie produkują go dalej. Proponuję zmianę nazwy firmy na Januszex. Ja kupiłem tę apteczkę tylko po to, by mieć gdzie trzymać środek odkażający, by utrzymać porządek. Przy okazji tematu apteczki chciałem przetestować też kilka rzeczy. Sprawdzić, jak wypadnie łączenie audio nagrywanego na mikrofon z tym nagranym do kamery, bo warunki akustyczne w tych pomieszczeniach były bardzo różne. Zobaczyć, jak sprawdza się tanie, polipropylenowe tło fotograficzne, które na pierwszy rzut oka wydaje się gówniane i nie wiedzieć czemu półprzeźroczyste. Od niedawna buduję studio, w którym spędzę sporo czasu, więc film z apteczką bardzo mi się przydał do testów. Jak to się mówi? Testowanie na produkcji. W
W planach mam lepsze, większe, kartonowe tło. A jeśli chcielibyście się dorzucić do akcesorii, które pomogą mi w tworzeniu dla Was treści, to zapraszam na mojego Patronite'a. Jednocześnie dziękując wszystkim wspierającym, a w szczególności jednej osobie, której wsparcie trwa nieprzerwanie od wielu miesięcy. Dziękuję, Pawle.